Chcę powiedzieć, że zostałam tutaj przedstawiona jako przedsiębiorca społecznie roku, ale również wspomniana o tym, że jestem dyrektorką szkoły, prezeską stowarzyszenia, a także prezeską spółdzielni socjalnej Bieliszczanka. Chcę powiedzieć, że zbudowałam albo zbudowaliśmy model tam daleko na prowincji, żeby przetrwała szkoła, w tej chwili już jako stowarzyszeniowa, żeby dać zatrudnienie, dać miejsca do nauki na wsi, stworzyć miejsca pracy, a także, jak tutaj już wspomniano, stworzyć również miejsca pracy dla pracowników niepedagogicznych. Stowarzyszenie ściąga pieniądze unijne. W tej chwili mamy do wydania bagatela 140 tysięcy euro. Stowarzyszenie na rzecz edukacji i kultury w Bielszczu. Jeżeli chodzi o spółdzielnię Bielszczanka, licząca 6 osób, wykonująca na co dzień obowiązki polegające głównie na usługach cateringowych dla szkół i przedszkoli, jak tu wspomniano, również dla naszej szkoły w Bielszczu, a także dla osób fizycznych, wykonała w moim odczuciu ogromną pracę i chcę jeszcze dodać, żeby wyróżnić moich współpracowników. Obecnie są tutaj jeszcze ze mną dwie osoby. Pani Jurku, proszę wstańcie.